Chcę Was zaprosić na taką drogę uważnego słuchania i rozważania tego, co Bóg mówi do Ciebie, do Twojego serca w tym niezwykłym czasie, w tym czasie adwentowym, w tym czasie łaski. Nazywam się Tomasz Nowak, jestem dominikaninem. Moją pasją jest kaznodziejstwo. Odkryłem to dość późno, a jednocześnie nie wyobrażam sobie teraz mojego życia bez tego, by głosić, by temu się wręcz całkowicie poświęcić. Serdecznie Was zapraszam na adwentową przygodę. Moja propozycja jest związana z Maryją, która w oczywisty sposób łączy się z adwentem. Chcę Was poprowadzić razem z nią przez to, co ona przeżywała, przede wszystkim w zwiastowaniu. To wydaje mi się kluczowy moment, który daje bardzo wiele światła na to, jak dobrze przeżyć adwent. To była, warto sobie to uświadomić, dziewczyna kilkunastoletnia, która nie miała wielkiego doświadczenia duchowego, a jednocześnie nie była głupia duchowo. Wiedziała, jak przyjąć anioła, jak odpowiedzieć na jego słowo. Nie dlatego, żeby taką wiedzę miała wcześniej, ale dlatego, że uważnie słuchała i rozważała to, co Bóg do niej mówi. Niech ten czas będzie i dla Ciebie, i dla mnie owocny.